Witam Was bardzo serdecznie w Jasmine Chandra do Wiza. To jest kolejny odcinek z symulatora X-Plane 11. Dzisiaj polecimy sobie Airbusem A330 z lotniska w Warszawie do lotniska w Pradze w Czechach. Więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. A więc zaczynajmy. Oczywiście musimy najpierw załączyć sobie baterię. Tu mamy baterię, jeden bateria ta. Niech się załączą. Baterie się załączyły. Teraz reszta baterii. I podłączmy do siebie Grand Power. Chyba ten samolot nie miał swojego tego Grand Power. Może podepnijmy ten Grand Power już. Za chwilę nam się to powinno podświetlić. No i pięknie. Pierwsze systemy jak słychać, samoloty się załączyły, wiem, wtedy gdzie nie było dźwięku, ale już... Już to naprawiłem, już dzisiaj powinien być dobry dźwięk, bo wtedy coś słabo było słychać. Dobrze, dzisiaj na pokład mamy 286 pasażerów. Nie, 180, 186, dobrze. Dobrze, to sobie przekręćmy na nav. Nav mówię. Nav. Pięknie. Lot numer 5KM do Pragi. Paliwa bierzemy na lot 12 750 kilo. Jeszcze 1750 kilo, w tym 5564 to jest nasza planowa wartość. Payload 14112. Dobra. Pasażerów już tu możemy wpuszczać. 1-3. I teraz tak, przejdźmy tutaj do załadunku naszego.
Pasażerów mamy mieć 186, tak jak mówiłem, tak. Mamy ich o wiele za dużo. To 68. Teraz mamy odpowiednią ilość pasażerów. Payloady 14, 112. Ile my tu mamy payload? Dobra, to jedno i trochę inny ten rozkład mas musi być. Myślę. Najmniej więcej to na środku musi być. Dobra, to tu pozostanie. Bez tego nie myślę, że jest teraz ok. Dobrze, więc nasz komputer jest podpadowy. Idźmy tutaj i tutaj. I wprowadźmy tu potrzebne wartości. Nie tutaj, tutaj. Lecimy z Warszawy. Do pani, chociaż to już dzisiaj wspominałem. Lecimy na wysokości 3,1. 0, czemu jest za wysoka? Nie rozumiem, za chwilę to naprawimy, powiem bynajmniej tak mi się wydaje. Nie tu. Tu nie, no nie będziemy lecieć na wysokości 20, no już bez przesady. I na 290 mu tu podpasuje? Nie, też jest niby za wysoka. Dobra, przejdźmy tutaj. Nieźle. Cofnij. Im więcej myśląc na przyszłość, z jakiego my tu pasa będziemy startować. Dosyć silny wiatr jest w Warszawie dzisiaj, widzę. Bardzo 15 węzłów. Pod kątem 120. Myślę, że z pasa numer 33. Ze spokojem możemy sobie wystartować. I będziemy lecieć na punkt 145. O, jest. Dobrze, zapiszmy. Potem będziemy lecieć
N869. Ja zrobiłem N869 miało być do Astel. Jestem ciekaw, bo w którym samolocie tak było. P867 spróbujemy tu wpisać po prostu poniżej. I nie da się. Nieźle, nie o to też mi chodzi. P861 Develop. Dobrze, i teraz tu poproszę 310. Teraz wszystko ładnie pada. Ja mam z tej starego Airaka, ale nic na to nie pora. To nie chce mi się pobierać tych innych. Najmniej nie umiem zainstalować. Pobrać umiem, ale zainstalować to... Dobrze, więc przejdźmy tutaj do zakładki Perf Init na 2.2.2.2 znaczy się. A tak, tu przejdźmy do programu. Lecimy z Warszawy. Dobrze, patch the off, anti-ice off. Pas jest suchy. Zastan na 33, rozpędzanie po całości. Na przekracza 10 węzłów na tych pasach. Rozumiem, że tyle przekracza, no ale... Że na tych pasach przekracza, na innych pasach obstawiam, że też przekracza taką moc ten wiatr. Dobrze. Nie, nie, 44. Flares, tylko flares ma być na 61. TO Shift też tutaj gdzieś to miałem gdzieś kiedyś napisane. Nie. 43 tam. 43. Testuję. I prędkości 149, 152, 154. Dulce automatyczne, to się wpisze. Dobrze, więc tu mamy zaprogramowane, to mamy zaprogramowane. Czyli szybko masz. Kontroli póki co brak, nie widzę. Ciśnienia sobie dajmy na te 1020, tak jak jest. Mi się wbiło? Tak, wbiło mi się, że ustawię. Drzwi zamknijmy, te tutaj już mogą sobie odjeżdżać. Sprawdźmy, tak odjeżdżają, drzwi się zamykają. Dobrze, więc my jako pilot statku powietrznego. Uruchamiamy propfight, APU, NAV. Tak. Strobe light, tak. Palc zaznaczy ten. Pompę paliwa trzeba włączyć.
Seatbelt możemy dać na auto. Już powinno być na arm, no ale dobra. APU. APU już prawie jest APU. Jak my wyglądamy z czasem nagrania? 15 minut, więc dziś już bardzo szybko poszło. Tak powinien wyglądać nasz slot. Czemu tak zimno ma być w kabinie? Przepraszam bardzo. Dajmy tak. Paczki są włączone. APU bleed. APU generator. Set on. External power off. W tym momencie możemy tu dać GPU off. Before start checklist completed. No właśnie, i beacon na. Jesteśmy gotowi do uruchomienia silników. No więc w tym odcinku oczywiście podjazd do pasa i następny najprawdopodobniej będzie już sam start. I zostało, że tu się wszystko wam ładnie coś się wyświetla. No to tu jest od razu na start. Ja nie rozumiem tego, jak ten samolot mi się dzisiaj uruchomił. Wszystko jest tam powłączane, porobione. I kopat na whisky alfa. Traffic. Pushback. And. Engine start. Stand. 40E. Jest dobrze, jest zawsze. 128. Dajmy tak, a czemu tu transferuje coś? Ja cały czas tak tu na serio stałem? Czemu ten samolot mi się tak uruchomił? To naprawdę już ten samolot jest wyłączony, to już wszystko trzeba wyłączyć. Dobra, więc czyli co? Wypychamy samolot. Czysto 30, pushback. Jedzie. Czemu to się jeszcze nie odłączyło? A, tak, bo to się odłączy, jak wezmę i... Park brake off. Park brake on. Zrobię tak. Żarówki aż zwolniły z wrażenia. Podpina się. Samolocik pójdzie do góry. Samolocik jest u góry, dobrze. Czyli co, uruchamiamy prawy silnik i rozpoczynamy. Starting engine 2.
Dobra, leci. My wypychamy. Dobrze, silnik numer 2 uruchomiony. Uruchamiamy silnik numer 1. Samolot jest wypychany przez cały czas. After start checklist completed. I dziękujemy za wypie. Dobra, to trzeba posprawdzić do sekundkę. Pedal full left, check. Pedal full right, check. Czemu na przykład full up mi je chce zaliczyć? Full down, check. Full left, check. Full right, check. No jest full up. I co? Może się coś tu rozkalibrowało, no ale... No jest dobrze. No jeszcze z tym, no i dziś błąd w samolocie. No i piju off. Dobrze, teraz to na chwilę uruchommy, ja tylko muszę coś zobaczyć. Przejedziemy tu na sam koniec do pasa numer 33. Pogoda się nie zmieniła, nie zmieniła się, więc... Ep. Znaczy jako papuńska Alfa Traffic. Taxi to holding point runway 33 via alpha od 4 do 7. Park brake off. I paczki na czas startu będą wyłączone.
Muszę więc tak testu spoilerów szybko. Spoilers arm. Spoilers full. Spoilers half. Spoilers arm. Dobra, spoilery działają. Autobrejki. Flaps 1. Klap 1. To na normal. Dobra, i chyba samolot jest gotowy do startu. Normalnie używając pedałów się nie skręci tak ostro tym kółkiem z przodu. Od tego jest tutaj oto do kręcenia. Dobra, spróbujmy jeszcze raz full up. No to już nie chcę zaliczyć. Ogólnie to już powinien być mniej więcej niedługo nowy ten meter, jeśli chodzi o pogodę. Traffic takeoff runway 33. Tym jeszcze skoki, jeśli o to chodzi, klapy są, wszystko jest. Transponderna pozycja teraz.
paczki są cały czas na off. Czyli co? Nie wiem. Ten jeden stabilize. I flexy. Positive climb. Gear up. Gear up. Zero. Na razie jeszcze ręcznie lecę jak coś. Na chwilę przejdziemy na auto, na to spokojnie. Ustawimy silniki na pozycję climb. To pamiętam. Intro to climb. Spoilers disarm. I ładnie lecimy tak. Tamten startowaliśmy, gdzie pokazywałem myszkę, jak już jesteśmy daleko. Dobrze, po starcie. Packs on.
dzisiaj na standby. After takeoff checklist completed. Standard Baro cross check. Passing flight level 064. A właśnie, zdachnę już być następnym odcinku. No dobra, więc to chyba na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zależę nam i do zobaczenia, na razie.